Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 29. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i powiedział do nich: Widzieliście wszystko, co Pan w ziemi egipskiej uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całemu krajowi: wielkie próby oraz wielkie znaki i cuda. Jednak aż po dziś dzień nie dał Wam Pan serca zdolnego do rozumienia, oczu do patrzenia i uszu do słuchania. Czterdzieści lat prowadziłem Was przez pustynię, a nie podarły się Wam ubrania, ani nie zniszczyły się Wam sandały na nogach. Nie jedliście chleba, nie piliście wina, ani sycery, żebyście zrozumieli, że ja, Pan, jestem Waszym Bogiem. Kiedy przyszliście na to miejsce, Sihon, król Hezbonu i Ok, król Baszanu, ruszyli przeciwko nam do walki, lecz pokonaliśmy ich. Potem zajęliśmy ich kraj i daliśmy go w dziedzictwo Rubenitom, Gadytom, i połowie plemienia Manasesa. Przestrzegajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, aby się Wam szczęściło we wszystkich poczynaniach. Dzisiaj wszyscy stajecie przed Panem Waszym Bogiem, naczelnicy Waszych rodów, starsi, przywódcy, wszyscy Izraelici, Wasze dzieci, żony i cudzoziemcy, którzy są w obozie, zarówno drwale, jak i ci, co naszą wodę. Macie wejść w przymierze poparte przysięgą Pana Waszego Boga. On dzisiaj zawiera je z wami, aby was ustanowić swoim ludem. On będzie waszym Bogiem, jak obiecał i jak przysiągł waszym przodkom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie tylko z wami zawieram to przymierze, któremu towarzyszą złożeczenia. Zawieram je z tymi, którzy dzisiaj stanęli tu przed Panem, naszym Bogiem, oraz z tymi, których tu dziś jeszcze nie ma. Wiecie przecież, jak mieszkaliśmy w ziemi egipskiej i jak przechodziliśmy między narodami, które mijaliśmy. Widzieliście u nich obrzydliwe bożki z drewna, kamienia, srebra i złota. Niech nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani rodu, których serce odwróciłoby się dziś od Pana naszego Boga, by służyć bogom tych narodów. Niech nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołn. A gdyby ktoś, znając słowa złorzeczeń, łudził się w duchu i mówił sobie, Będzie mi się szczęściło, nawet gdy będę postępował w zatwardziałości serca, to uważajcie, żeby z grzesznikiem nie zginął także niewinny. Takiemu człowiekowi pan nie będzie chciał przebaczyć, raczej pan zapłonie zazdrosnym gniewem przeciwko niemu. Spadną na niego wszystkie złożeczenia zapisane w tej księdze i pan wymarzy jego imię spod nieba. Pan wyłączy go ze wszystkich plemion Izraela, stosownie do wszystkich złorzeczeń przymierza zapisany w księdze prawa. Wtedy ludzie z przyszłego pokolenia, wasi synowie, którzy będą po was i cudzoziemiec, który przybędzie tu z dalekiego kraju, ujrzą plagi tej ziemi i choroby, którymi Pan ją doświadczy i powiedzą. Siarka i sól, cała ziemia spopielona, bo nie będzie obsiana, nic nie będzie na niej rosło, nie zakiełkuje żadna trawa, jak po zagładzie Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w wielkim gniewie. I będą pytać wszystkie narody, Dlaczego pan w ten sposób postąpił z tą ziemią co oznacza ten wielki żar gniewu wtedy im odpowiedzą ponieważ porzucili przymierze pana boga i ojców które zawarł z nimi gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej i poszli służyć innym bogom oddawali cześć bogom których nie znali i których on im nie przydzielił dlatego pan rozgniewał się na ten kraj i sprowadził na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze Pan wyrwał ich z ziemi w gniewie, uniesieniu i wielkim wzburzeniu i wygnał do obcego kraju, jak to jest dzisiaj. Rzeczy ukryte należą do Pana, naszego Boga, lecz to, co zostało objawione, na zawsze należy do nas i do naszych dzieci. Dlatego należy wypełnić wszystkie słowa tego prawa. Koni kolejny rozdział, yy, mający zmotywować Izraelitów do tego, żeby byli posłuszni Panu. Kiedy tego słucham, to sobie tak myślę, to jest taka metoda, którą ludzie się posługiwali po prostu no jak widać, od zawsze, bo to bardzo stare przecież teksty. Do dzisiaj się nimi posługujemy, one są do dzisiaj nieskuteczne. A ciągle jakoś mamy przekonanie, że są skuteczne. Zobaczcie, Mojżesz ciągle grozi. W takim sensie próbuje ich przestrzec i oczywiście ma rację w tym, co mówi, ale próbuję ich przestrzec. Nie róbcie tak, bo będzie źle. Nie róbcie tego i tego, bo zobaczycie, będzie potem katastrofa. Kochani, jak się czyta potem pismo święte, to wiadomo, że wszystko to zrobili, nie? Żadne te ostrzeżenia, żadne te jakieś, nie wiem, próby pokazania grozy tego, co się stanie, nie pomogły. Wszystko to się stało. Wszystkie te rzeczy, odstępstwo od wiary, przyjęcie innych bogów, potem uprowadzenie do niewoli, wszystko się wydarzyło. Koniec taka metoda, że jak będę komuś ciągle mówił o tym, żeby czegoś złego nie robił, że to mu pomoże, jak widać, od tysięcy lat się nie sprawdza. I tu wcale nie chodzi o to, że mamy nie mówić o tym, to nie chodzi o to, że mamy sobie nie pokazywać konsekwencji naszych czynów, tylko że to nie jest to, co może człowieka rzeczywiście ustrzec od tego typu historii. Bliskość z Bogiem, budowanie z Nim jedności, yy, coraz głębsze wchodzenie z Nim w relacje to jest to, co może nas trzymać. Dopóki będziemy tylko żyli takim kluczem OK, to nie będę tego robił, bo będzie za to kara to wcześniej czy później to zrobisz. Tylko jak zaznasz bliskości Boga i jednocześnie Jego mocy, to wtedy jesteśmy w stanie się oprzeć tym różnym pokusom, tym różnym złym drogom. Takie grożenie i przestrzeganie, chociaż ważne w takim sensie, warto widzieć, jakby jakie są konsekwencje czynów, no ono niestety jest nieskuteczne.